Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Polscy gospodarze sprzeciwiają się m.in. wdrażaniu zapisów Zielonego Ładu oraz napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Protestują na ulicach wielu miejsc kraju. Olbrzymia fala rolniczych protestów zalewa Unię Europejską. Do strajku dołączyli również gospodarze z Polski. Polityka klimatyczna Brukseli, która była podstawą do stworzenia założeń Zielonego Ładu, dąży do znacznej redukcji hodowli bydła i trzody chlewnej. Wprowadza też coraz więcej ekoschematów, które utrudniają pracę na roli. Na rok zawieszony jest obowiązek ugorowania 4% gruntów rolnych. Obowiązek, z którym nie zgadzają się rolnicy. Jak można ugorować ziemię? Jak można? Jak się kupuje po 50-60 tysięcy za hektar? Każeli się rozwijać, a teraz mamy się zwijać? Jaka przyszłość czeka polskiego rolnika? Żadna. Dziś wiele gospodarstw jest na skraju zapaści finansowej. Ich prowadzenie staje się nieopłacalne. My zaczynamy już dokładać, no nie zaczynamy, dokładamy po prostu. Fizycznie, ekonomicznie nie dopinamy po prostu swoich gospodarstw. I to jest zagrożenie, nie wiem ile wytrzymamy jeszcze, rok, dwa i niestety będzie po naszym rolnictwie. Głównym problemem jest niska cena skupu polskiego zboża. Rynek zaburza niekontrolowany import ziarna z Ukrainy. Jest ono dużo tańsze, ponieważ ukraińskie gospodarstwa nie muszą spełniać unijnych standardów. Ja sprzedaję pszenicę do PZZ-ów, a dyrektor handlowy mówi do mnie, że sorry, ale nie zapłacę ci po 800 zł, bo mam poniżej tej ceny towar ukraiński. I za chwilę mi mówi, że robi z tego tosty dla moich dzieci. Do Polski trafiają też m.in. owoce miękkie, drób, jaja czy cukier. Problemów nie dostrzega Komisja Europejska, która przedłużyła bezcłowy handel z Ukrainą do połowy 2025 roku, zwiększając przy tym wcześniejsze limity. Rolnicy ostrzegają, że ucierpią na tym kieszenie Polaków. Na dzień dzisiejszy chleb kosztuje 5 zł, to za pół roku czy za rok będzie kosztował 10, a zarobki spadną i wtedy wszyscy będziemy płakać. Polscy rolnicy od rządu domagają się wprowadzenia jednostronnego embarga na ukraińskie produkty. Czekają także na oferty nowych kredytów płynnościowych, dopłat do nawozów czy dopłat wyrównujących do cen zboża. Ich protesty mają trwać przez miesiąc. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Znajduje się tam 27 propozycji zmian w prawie. Ustawa, jak przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, postulatom składanym przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, rzecznika praw obywatelskich, izbę notarialną, a także samorządowe kolegia odwoławcze. Celem projektu jest poszerzenie wolności dla obywateli i poszerzenie wolności dla przedsiębiorców. Każda redukcja obowiązków biurokratycznych wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, ułatwia prowadzenie tej działalności, ułatwia życie obywatelom, a także sprawia, że państwo może bardziej efektywnie funkcjonować. W ustawie znalazło się 27 propozycji, wśród nich m.in. obniżenie VAT-u na ubrania i odzież dziecięcą z 23% do 5%. Podwyższenie kwoty, do której przedsiębiorcy mogą rozliczać się podatkiem ryczałtowym z 2 milionów do 3 milionów, do 3 milionów euro. Mały ZUS Plus będzie stosowany bez ograniczeń. PiS chce też zmian w działalności nieewidencjonowanej. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy mogli rozliczać się w cyklu rocznym, a nie jak dotychczas w miesięcznym. Ustawa zakłada także zwiększenie do 300 tysięcy złotych kwoty, w ramach której organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić tak zwaną księgowość uproszczoną. Samorządowe kolegia odwoławcze w myśl przepisów mogłyby w niektórych sprawach orzekać zdalnie i w składach jednoosobowych. Proponujemy wprowadzenie czasowej możliwości wyrejestrowania pojazdu w momencie, kiedy właściciele pojazdów nie korzystają z nich. Ma to znaczenie na przykład dla właścicieli motocykli. Umowy leasingu będą mogły być zawierane w formie elektronicznej, co przyspieszy
obrót gospodarczy i zawieranie tej ważnej kategorii umów. PiS chce także zmian w gospodarce odpadami. Tu padła propozycja umożliwienia elastyczności składania zabezpieczeń. W sporach między ZUS-em a przedsiębiorcami autorzy ustawy chcą, aby ciężar dowodu spoczywał na ZUS-ie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podjął uchwałę, zgodnie z którą uznał wszystkie działania premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara za bezprawne. Po siłowym przejęciu TVP koalicja rządząca zaczęła robić swoje porządki w prokuraturze. Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar odwołał dotychczasowego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Zastąpił go swoim nominatem Jackiem Bilewiczem, który obecnie nosi status pełniącego obowiązki, mówi poseł suwerennej Polski Michał Wójcik. Nie ma żadnego przepisu w polskim systemie, który mówiłby o tym, że prokurator krajowy pełni obowiązki. Prokuratorem krajowym pozostaje pan Dariusz Barski, natomiast pan Bilewicz nie jest legalnym prokuratorem krajowym. Wobec tych działań Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podjął uchwałę, mówi poseł Marcin Warchoł. Zobowiązaliśmy się solidarnie do wyciągnięcia w przyszłości konsekwencji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych i majątkowych wobec wszystkich, którzy będą w przyszłości legitymizować bezprawne i bezskuteczne działania uzurpatora prokuratora Jacka Bilewicza. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości politycy Zjednoczonej Prawicy zadawali prokuratorowi Bodnarowi konkretne, merytoryczne pytania. Co się wydarzyło, dlaczego ta pani notariusz, pani rejent 107 minut, czy jakie działania podjęła prokuratura wobec tych 107 minut pani rejent i aktów notarialnych tych kilkuset stron, czy odpowiada karnie, czy nie, czy już ją namierzyli, gdzie w tej Ameryce Południowej przebywa, czy to był bezpośrednia przyczyna i bezpośredni związek z tym, że rozpoczęli zamach na prokuraturę. Jak podkreśla poseł Michał Woś, na te i inne pytania minister sprawiedliwości nie odpowiedział. Tak, dla rodziny, nie dla gender, to obywatelski projekt ustawy wzywający polskie władze do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Z ideologicznego dokumentu wypływa wiele zagrożeń. Konwencja stambulska tylko pozornie walczy z przemocą wobec kobiet. Konwencja stambulska jest tak naprawdę nacechowana ideologią, a nie czymś naturalnym, co miałoby prowadzić do zaprowadzania pewnego ładu, a raczej wprowadzałoby pewien chaos. Mówił prawnik Marcin Jakubczyk. Dokument sprytnie przemyca ideologię gender. Źródłem przemocy według konwencji są m.in. rodzina i religia. Wprowadza również pojęcie płci społeczno-kulturowej, co może oznaczać, że jako przemoc zostanie odebrany na przykład sprzeciw wobec zmiany płci u dziecka. To już się dzieje na zachodzie Europy, gdzie rodzicom, którzy sprzeciwiają się zmianie płci swoich własnych dzieci, są odbierane prawa rodzicielskie. Mówił Jan Bot z Fundacji Pro Prawo do Życia. Konwencja mówi wprost o administracyjnym wykorzenianiu z tradycji stereotypowych ról mężczyzn i kobiet. Te stereotypowe role według konwencji to m.in. macierzyństwo czy też małżeńska wierność. Dokument zakłada, że w ten proces wykorzeniania tradycji należy zaangażować publiczną edukację. Do programów nauczania będą przemycane ideologiczne treści ideologii gender. Co więcej, dokument zakłada międzynarodowy nadzór nad polską oświatą. Będą także oceniane postępy poszczególnych państw, jak radzą sobie z wdrażaniem zapisów dokumentu. Pozwólcie prezydentowi uwolnić Polskę od rygorów tego destrukcyjnego dokumentu. Mówił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Rodziny, Nie dla Gender Marek Jurek. Pod dokumentem, który wzywa polskie władze do wypowiedzenia ideologicznego dokumentu, podpisało się ponad 150 tysięcy obywateli. To jest wyraz odpowiedzialności Polaków, którzy uważają, że ten dokument międzynarodowy tworzy bardzo poważne zagrożenie i dla suwerenności Rzeczypospolitej jako najważniejszej wartości politycznej, ale również dla zagrożenia wychowania dzieci w każdej polskiej rodzinie. Bo rodzice mogą rzeczywiście stracić prawo do tego, jak mają być wychowywane ich dzieci. A jest to niezgodne z konstytucją. Ustawa zasadnicza gwarantuje bowiem rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie zgadzamy się na unieważnianie wychowawczych praw rodziny.
na zawieszanie praw obywatelskich, na zawieszanie najbardziej podstawowych swobód należnych rodzinie. Polskie prawo w wystarczający sposób chroni przed przemocą domową. Co więcej, nasz kraj ma jeden z najniższych wskaźników w tym zakresie. Polskie ustawodawstwo przewiduje naprawdę wystarczająco dużo środków ochrony takich wartości, takich jednostek jak rodzina, takich kwestii jak kobieta, mężczyzna. Wczoraj w Sejmie padła propozycja odrzucenia ideologicznych przepisów, a w ich miejsce przyjęcie Narodowego Paktu Przeciwko Przemocy Domowej. Polska miałaby być inicjatorem prac nad zawarciem Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Czas, żeby ojczyzna świętego Jana Pawła II prowadziła samodzielną politykę praw człowieka, żeby brała udział w definiowaniu naturalnych praw ludzkich, żeby nie groziło nam to, że pod hasłem praw człowieka prawa ludzi będą zagrożone. Stanowisko liberalno-lewicowych władz w tej sprawie jest bardzo jasne. Dała temu wyraz w Sejmie minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Nie dla przemocy, nie dla dyskryminacji, nie dla skrajnie ideologicznych, skrajnie niebezpiecznych propozycji wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Donald Tusk pod koniec stycznia wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek poprzedniego rządu o zbadanie zgodności konwencji z ustawą zasadniczą. Z zagrożeń, jakie niesie za sobą ten dokument, zdają sobie sprawę Czesi, Słowacy, Węgrzy, Łotysze, Litwini czy też Bułgarzy. Konwencji stambulskiej nie ratyfikował także Izrael i Armenia. Narodowy Bank Polski zwiększa rezerwy złota. Obecnie Polska jest na 15. miejscu na świecie z rezerwami złota. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął kolejną decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 20%. To jest dużo, ale to jest jednocześnie tyle, ile posiadają państwa te najbardziej wiarygodne, zamożne, europejskie. Obecnie Polska posiada 359 ton złota o wartości ponad 94 miliardów złotych. W tym skarbcu przechowywane jest łącznie 6 tysięcy sztab złota. Każda z nich waży około 12,5 kg. Według aktualnych notowań złota i dolara każda taka sztabka jest warta ponad 3 300 000 złotych. Łączna wartość złota przechowywanego w tym skarbcu wynosi prawie 20 miliardów złotych. W polskich skarbcach łącznie znajduje się 105 ton złota o wartości ponad 27,5 miliarda złotych. 124 tony naszego złotego kruszcu znajduje się w Banku Anglii, a pozostałe w Banku Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Te rezerwy złota stanowią bardzo poważny argument, bardzo poważną kwestię braną pod uwagę przez agencje ratingowe, naszych partnerów handlowych itd. My jesteśmy absolutnie wypłacalni, zaufani i nawet w najtrudniejszych warunkach, które się mogą pojawić politycznych, czy militarnych, czy innych, my tacy będziemy. Każdy, kto z nami handluje, każdy, kto u nas inwestuje, każdy, kto u nas kupuje, ma pełne zabezpieczenie swoich płatności. Polska ma powody, aby zwiększać rezerwy złota, przekonuje prezes NBP-u profesor Adam Glapiński. To swoista polisa na trudne czasy. To złoto zwiększa poczucie bezpieczeństwa każdego Polaka. Chciałbym, żeby tak to było odebrane. No. To jest własność wszystkich Polaków. Tam na głowę dorosłego obywatela niewiele wypada, ale to jest bardzo, bardzo poważny zasób i on będzie większy, prawie dwa razy większy. A już jest bardzo pokaźny. Należymy do elitarnego klubu kilkudziesięciu krajów, które posiadają duże zasoby. To dobry ruch ze strony Narodowego Banku Polskiego. Im większe rezerwy złota, tym większe zabezpieczenie wypłacalności naszego państwa, mówi ekonomista profesor Wojciech Piątek. Jeżeli my zwiększamy te rezerwy, po prostu chcemy budować naszą wiarygodność w oczach inwestorów, w oczach naszych partnerów handlowych na całym świecie. Czym ich więcej mamy, tym oczywiście jesteśmy bardziej wiarygodni, tym będziemy pożyczali pieniądz na najniższy procent. To oznacza, że jesteśmy wypłacalni, tak? A zatem ratingi Polski będą w kolejnych latach wzrastały, a zatem tutaj można inwestować, bo inwestycje są inwestycjami bezpiecznymi. Przyjmuje się, iż te rezerwy powinny być kształtowane na poziomie naszych zobowiązań płatniczych, które realizujemy przez okres 6 miesięcy. No, w przypadku Polski są to rezerwy już większe. Obecnie Polska znajduje się na 15. miejscu, jeżeli chodzi o światowe rezerwy złota.
84 lata temu sowiecki okupant rozpoczął masową wywózkę Polaków na Sybir. Była to pierwsza z czterech wielkich akcji deportacyjnych. Bocznica dawnego dworca Poleskiego w Białymstoku. To na niej w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozgrywał się dramat tysięcy ludzi. Polaków siłą zamykanych w wagonach i wywożonych w głąb Związku Sowieckiego, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN dr Robert Derewenda. Te wywózki właściwie trwały przez cały okres pierwszej okupacji sowieckiej, która trwała od 1939 roku do 1941 roku. I wiele wskazuje na to, że te wywózki trwałyby dalej, gdyby nie napaść Niemiec na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku. Deportowano całe rodziny, zaskoczone w środku nocy, nieprzygotowane do trudnej zimowej podróży i życia na dalekiej Syberii. Byli to przedstawiciele polskiej inteligencji, ziemiaństwa, bliscy uwięzionych już oficerów, krewni mundurowych, pocztowców, leśników, przedwojennych policjantów. Ci, którzy zdolni byli stawić opór okupantom i odbudować suwerenne państwo polskie, jego kulturę i tradycje. To były setki Polaków, które były wywożone, setki tysięcy Polaków, które były wywożone na wschód z myślą o tym, żeby albo ich uwięzić gdzieś w katorżniczej pracy w łagrach, albo żeby ich zesłać na najdalsze zakątki Związku Sowieckiego. Tylko części z tych ludzi udało się przeżyć i dożyć wyjścia z armią generała Andersa z Sowietów, czy w inny sposób wydostać się z tej nieludzkiej ziemi. Pozostali zmarli na katordze w głębi Związku Sowieckiego. Dziś Rosja, która zaatakowała Ukrainę, zachowuje się podobnie jak 84 lata temu. Również mamy do czynienia z wywózkami ludzi, którzy są wywożeni właściwie w niewiadomy sposób, nie wiadomo gdzie, albo są zsyłani, jak chociażby dzieci z Ukrainy, na pewną poniewierkę, albo można by powiedzieć na wręcz rusyfikację. W podobny sposób zachowywała się Rosja sowiecka już właśnie na tych terenach zajętej Polski w czasie II wojny światowej. Upowszechnianiem wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze zajmuje się Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To były informacje dnia z Panem Bogiem.